Hej, spotykam ponownie Rafaela Badziaga, Aleksa, który jest ekspertem od miliarderów. Jesteśmy w Vancouver, w Kanadzie. To, co widzisz tutaj w tle, to jest właśnie Vancouver. Swoją drogą naprawdę piękne miasto. Ponieważ jesteś ekspertem od miliarderów, może powiedz, gdzie jest różnica między zwykłym zjadaczem chleba, między milionerem a miliarderem? A może zacznę od tego, jakbyście, któryś z was tam zastanawiał się, czy jest już miliarderem, to jeśli wiesz, ile masz pieniędzy dokładnie, to nie jesteś miliarderem. No, to jest tak z grubsza, ale różnica między, tak na serio, różnica między milionerami i miliarderami jest ogromna. Wyobraźcie sobie, że wchodzicie na stadion i on jest pełen milionerów. Tam są tylko milionerzy na tym stadionie, tak? To prawdopodobieństwo spotkania tam miliardera jest takie, jakbyście szukali koniczyny czterolistnej na polu, wśród koniczyny, tak? To jest mniej więcej ten stosunek wielkości między milionerami a miliarderami. To jest tak rzadko spotykane stworzenie. Jeden na 5 milionów ludzi. W Polsce jest dwóch czy trzech? W Polsce jest trzech najbogatszych Polaków jest miliarderami. Mówimy o miliarderach dolarowych, tylko o takich to mówimy. Już czwarty najbogatszy Polak nie jest miliarderem dolarowym. W Polsce jest tylko trzech miliarderów. Ogólnie na świecie jeden na pięć milionów ludzi jest miliarderem, czyli bardzo rzadko spotykane stworzenie. Dobra, miliarderzy to kojarzą nam się generalnie z pieniędzmi, z luksusem i tak dalej. Wiem, że teraz przyjechałeś tutaj z Monako, gdzie byłeś, na czym? No, byłem na wyborach najlepszego przedsiębiorcy świata, to jest, się nazywa Światowy Przedsiębiorca Roku. Tam po prostu jest taka organizacja, która wybiera co roku, czy ustala, kto jest najlepszym przedsiębiorcą w każdym kraju. I ci zwycięzcy krajowi, najlepsi przedsiębiorcy, spotykają się raz w roku w Monako i tam jest wybierany najlepszy przedsiębiorca świata. Wiesz, ja widziałem twój filmik i twoje zdjęcia, spałeś tam na jachcie, twój jacht? No niestety nie mój jacht, spałem właśnie zaproszony przez znajomego, można powiedzieć przyjaciela, właśnie miliardera, który też tam uczestniczył, on jako, no tam wspierał jako mentor tych uczestniczących, biorących udział, zaprosił mnie po prostu tam na to wydarzenie, po prostu, bo ciekawe wydarzenie i mogłem tam znaleźć trochę ludzi. Czyli znasz konkretnych ludzi? No, można to powiedzieć. Tak. Powiedz mi, z tych miliarderów, których poznałeś, poznałeś ich po to, żeby uzyskać odpowiedź, jak to zrobić, żeby odnieść taki sukces, jak oni odnieśli. Czy mógłbyś powiedzieć coś takiego konkretnego, praktycznego, co mogliby słuchacze wykorzystać do tego, żeby w przyszłości osiągnąć większy sukces, jak teraz mają? Może jakiś pomysł? Tak, znaczy no, można... Powiedzmy, zasadniczą kwestią jest to, żeby wiedzieć, co robić, jaki biznes robić. Tak? No, zacznijmy od tego, że bardzo trudno jest zostać miliarderem, będąc pracownikiem. Tak? Mhm. To się udało może paru ludziom na świecie, którzy byli w bardzo wczesnym tam stadium Google'a, Microsoftu, ale zasadniczo, jeśli chcesz zostać miliarderem, czy chcesz zrobić duże pieniądze, to musisz zostać przedsiębiorcą. Tutaj cały czas. Ty rozmawiasz tylko z miliarderami, którzy dorobili się od zera. Tak, self-made people, czyli tacy, zera do miliarda. Ktoś dokładnie taki jak ty, siedzisz sobie teraz, oglądasz na YouTubie, może sobie myślisz, abstrakcja, jak ty w Monako, miliardy, a ty po prostu z takimi ludźmi rozmawiasz na co dzień, bo chyba 80% tych miliarderów z listy Forbesa to są self-made, czy nie? No jakieś tam 70% są, 70-80% to sami się dorobili, a pozostała część to po prostu odziedziczyli to. Czyli takie wyobrażenie o najbogatszych ludziach, że to są z jakichś bogatych rodzin i tak dalej, w większości wypadków to nie jest prawdziwe. Najbogatsi ludzie na świecie są większościowo sami się dorobili od zera. Pomysł. Dobra, teraz powiem wam, bardzo ważne jest, jak robisz biznes, wiedzieć, co robić. Jak wybrać ten biznes? To nie chodzi teraz, niektórzy myślą, ja szukam pomysłu na biznes, jak robić pieniądze. Pomysłów jest dużo, ale mając pomysł nawet i mając wspaniały pomysł, możesz, to nie wystarcza. Jest jedna metodyka, którą właśnie tutaj
też od tego miliardera tu w Vancouverze, gdzie się dowiedziałem. Jest pewna metodyka, jak można ustalić, jaki biznes będziemy, jaki biznes powinieneś robić, żeby dojść do dużych pieniędzy. A możesz powiedzieć? Tak, no to może narysuję tutaj. Dobra. Dlatego. Dawaj, tutaj zrobię szkic jakiś. Trochę pada deszcz, więc będzie... Dobra, wyobraźcie sobie, mamy... narysuję takie trzy okręgi. Odpowiedzcie sobie w pierwsze na pytanie pasja. Co jest moją pasją? Co mnie pasjonuje, tak? Co mnie pasjonuje? Tak? Drugi okrąg to jest powiedzmy, jak to nazwijmy to top. W czym mógłbym być najlepszy na świecie? Odpowiedzcie sobie na to pytanie, później odpowiedzcie sobie na to pytanie. Na świecie. I trzeci okrąg to jest, są powiedzmy pieniądze. Na czym mógłbym zarabiać pieniądze, tak? Na czym mógłbym zarabiać pieniądze? To znaczy, to jest ten pomysł, o którym myślicie, tak? Jak zarabiać pieniądze, w jakiś tego. Macie być może parę takich pomysłów. Jest dużo pomysłów, które chodzą, możecie sobie szukać po prostu tego. Pomysłów jest jak, nie wiem, piasku na morzu, ale niewiele ludzi coś z tym robi. Ale teraz, jeśli macie kombinację tych trzech rzeczy, coś, znaczy możecie zarabiać pieniądze, co was pasjonuje i w czym moglibyście być na świecie, to ta część wspólna tutaj, to jest to, co powinniście robić i wtedy zrobicie na tym biznes. Dlaczego? No dlatego, że pasja jest wam potrzebna do tego, żeby przejść przez najróżniejszego rodzaju trudności, które się na pewno pojawią. Przez ciężkie czasy, do tego są potrzebne lata, żeby naprawdę osiągnąć tego typu sukces. Druga jest rzecz, dlaczego musicie być najlepsi na świecie w tym, czy musicie być w stanie być najlepsi, bo zawsze będziecie mieli konkurencję. Więc konkurencja jest, jak też od tego nauczyłem od CEO PayPala, konkurencja to jest jak grawitacja. Tego po prostu nie unikniecie. Nie ma co narzekać na to i nie ma co się tym przejmować. To po prostu zawsze będzie. Ale jeśli będziesz najlepszy na świecie, to sobie z tą konkurencją poradzisz. A trzecia rzecz to jest właśnie ten pomysł. Możesz być pasjonujący, możesz być najlepszy na świecie, ale jeśli na tym pieniędzy nie zarabiasz, no to nie dojdziesz do majątku. To musi się opłacać oczywiście. Tak? Czyli to jest ta... To jest właśnie, to się nazywa zasada jeża, czyli nie wiem, skąd się wzięła nazwa, ale chodzi o to, żeby się koncentrować swoją energię na bardzo konkretnym, na bardzo konkretnej rzeczy, na jednej rzeczy, tak? Okej, dzięki za wytłumaczenie tego. To mam do ciebie jeszcze takie pytanie, bo powiedziałeś, jak trudno jest spotkać miliardera, a ty tych miliarderów poznałeś 20 osobiście, rozmawiałeś z nimi twarzą w twarz. Z tego co wiem, przebiegłeś 121 km przez 111? 111. 111 km przez Saharę. Gdzieś w tamtym roku, czy półtora roku temu robiłem wywiad z tobą na ten temat. Niedawno chyba też przebiegłeś ze złamanym żebrem Spartan Race. Tak jest. Ale to jest niemożliwe. No powiedz, tak powiedz, jak to się robi? Jak to się robi? No zacznijmy od tego właśnie niemożliwości, prawdopodobieństwo spotkania jednego miliardera. 1 na 5 milionów ludzi na świecie jest miliarderem, tak? Więc prawdopodobieństwo jednego jest tak, jak wygrać w totolotka, a spotkać 20, no ja jestem akurat matematykiem, co na początku wyliczyłem to prawdopodobieństwo, to jest no niemożliwe. I pamiętam, jak zaczynałem, To Jacek, ty miałeś znajomego, który tam kiedyś pracował dla tego miliardera i miałeś do niego kontakt, tak? I dałeś mi ten kontakt. Ja pamiętam, że zrobiłem takie karteczki tam z celami i tak dalej. To jest też taka metoda, to inna rzecz. I wręczam ci taką karteczkę, a ty mówisz, słuchaj, to ja ci dałem kontakt do tego miliardera,
A ty zamiast wziąć, dzwonić i wziąć się coś robić, to mi jakieś tutaj kwiateczki dajesz, facet, weź się w garść. No i wtedy rzeczywiście zacząłem coś robić. No i tak od jednego do drugiego. No ale w każdym razie, jak to zrobić? No jest trochę rzeczy, które... jest pewna metodologia, którą ja używam, którą jakby wypracowałem. Aleks, to gdzie się można dowiedzieć na temat robienia rzeczy niemożliwych? No dałem taką mowę na TEDxie, jak robić rzeczy niemożliwe. Wejdźcie sobie na tedxindywidualista.pl. Tam jest właśnie to nagranie z TEDx. Tu damy napis, tu będzie link. Tak, to jest, tam miałem tylko 20 minut, więc to nie jest zbyt szczegółowe. Ja też dałem taką mowę 3-godzinną, tam dosyć dokładnie opisuję swoją metodologię, jak ja to robię. Tam właśnie pod tym samym adresem tedx.indywidualista.pl znajdziecie to. Polecam, bo oglądałem to, robi wrażenie. Aleks, to powiedz, tak patrzę na mój wiek, czy mam jeszcze szansę na to, żeby zostać miliarderem? A ile masz lat? 39. No, wbrew pozorom masz szansę, tak? Dzięki. Bo powiem ci, że ten akurat miliarder, u którego tutaj byłem w Vancouverze, tak a propos, niezły dom ma, 56 milionów, to jest najdroższy dom w zachodniej Kanadzie. On, mając 42 lata, co prawda był miliarderem, ale powiem ci, że był mniej bogaty niż ty. Tak. Był biedniejszy od ciebie, mając 42 lata. Ty masz 39, jesteś bogatszy od niego, a on w międzyczasie ma prawie 60 lat i jest miliarderem. Tak? Okej. Okay. Dobrze. Aż słońce wyszło. Dobrze, to jeszcze ostatnie pytanie na koniec. Czy trzeba być jakoś super ekstra mądrym, w sensie, dobra, mądrym, nie mądrym, trzeba mieć super wykształcenie, czy trzeba być prymusem, mieć najlepsze oceny w szkole, żeby dojść do takiego poziomu miliarderskiego? Jak to jest? No właśnie też tak myślałem, nie? Ale spotkałem właśnie w Monako znajomego, miliardera zresztą, i mówi do mnie, ja mówię, no że znaczy ja też robię, jestem też biznesmenem, ale to nie na tą skalę co ty i tego oczywiście. A on mówi, a w szkole jak tam ci się wiodło, jaki byłeś w szkole? No ja mówię, no jeden z najlepszych byłem. A on mówi, widzisz, i to jest właśnie problem, bo ci najlepsi, on tam mówił w stopniach amerykańskich, ale to tak na polskie jakieś przerzucę, nie wiem, ci piątki, szóstki, to zostają później doktorami, prawnikami, architektami, takimi niezależnymi profesjonalistami, powiedzmy. Ci, co mają czwórki, truje, to są później menedżerami, zarządzają ludźmi, czy tam jakieś odpowiedzialne stanowiska tego typu w obrębie firm. A ci, co mają dwóje, jedynki, najgorsi, no to ci w połowie rzeczywiście nic z nich nie wychodzi, a druga połowa, no to zostają właśnie najlepszymi przedsiębiorcami. Mówię, ale dlaczego takie są? Mówi, no dlatego, że oni po prostu nie ma wyjścia, bo nikt nie zatrudni, muszą oni sami myśleć i coś zrobić. No i dużo z nich po prostu, czy tam jakaś część z nich, no nie wiem, dostaje późnego olśnienia i po prostu zaczynają się rozwijać, zaczynają, nie wiem, czytać, dowiadywać się, kombinować i zostają, odnoszą wielkie sukcesy. Czyli każdy może zostać miliarderem? Znaczy, no trzeba mieć, każdy ma jakby potencjał tego, tak? Tylko że to trzeba mieć odpowiednią kombinację odpowiednich cech osobowości, odpowiednich umiejętności, odpowiedniej wiedzy. To wszystko można, moim zdaniem, się nauczyć, czy można tego nabyć. I właśnie dokładnie tą kombinację to jest cel mojej książki. Dlaczego mojego researchu, który robię, i żeby właśnie odkryć, które z tych cech to są zasadnicze, co jest potrzebne, żeby być takim człowiekiem, by osiągać tego typu, no, nieprzeciętne, czy ponadprzeciętne, no, niesamowite sukcesy, bo tu, ja tak jak mówię, no, 1 na 5 milionów ludzi. Mogę zapytać, kiedy książka będzie?
Możesz. Myślę, że na jesieni skończę research, później pisanie procesu wydawniczy. Mam nadzieję, że w przyszłym, koniec przyszłego roku ta książka wyjdzie. W Stanach najpierw po angielsku, później będzie tłumaczona na języki. No, ja wychodzę z założenia, że to będzie hit światowy i że to będzie także na polski przetłumaczone. Tak? Jeszcze jedna rzecz mi przyszła do głowy, bo sporo osób Ciebie ogląda. Już zamknąłeś, już potrzebujesz jeszcze jakichś miliarderów, czy nie? Bo może ktoś się znajdzie, kto ma kontakt. Potrzebujesz jeszcze? Ja mam jeszcze parę obecnie 20 znam, jeszcze paru mam jakby w pipeline na liście, których jeszcze parę wywiadów zrobię, ale szczególnie w Stanach chciałbym może jeszcze jednego, dwóch by się przydało, jeśli ktoś zna, nie wiem, kogoś w Ameryce Łacińskiej, może w Czarnej Afryce, to są takie obszary, gdzie mam mniejsze pokrycie, jakby reprezentacje, pozostała reszta świata jest bardzo dobrze reprezentowana. Wierzę w siłę internetu, więc... No, jakby ktoś znał kogoś, kto zna, albo kto tam tego... także tam nie musi... Zasadniczo ja już mam odpowiednią siłę przekonywania, mi wystarczy kontakt. Z tobą można się kontaktować przez... Wejdźcie na indywidualista.pl, na kontakt, tam jak napiszecie mi maila, to napiszecie przez ten formularz kontaktowy, to ja odbiorę go. Super, dziękuję Ci bardzo. Dzięki. I do usłyszenia pewnie za rok. Dzięki. Zobaczymy, no cześć. Ale zaraz burza będzie. Jak to pisałem, po 2 godzinach rozbolała mnie głowa. Jak mnie nigdy głowa nie boli, to tutaj mnie rozbolała głowa.